Dawniej Hotel Mazury, dzisiaj Pożyski Ratusz, przed którym spotykamy się z bardzo ważnego powodu. Ale może dwa zdania historii. Hotel funkcjonował przez 3 lata, a od 2 lat Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych i Zakład Energetyki Cieplnej. Ale dzisiaj spotykamy się z innego powodu, bardzo ważnego. Otwieramy w tym budynku perełkę tego ratusza, Bibliotekę Miejską, Polanę Kultury. Drodzy Państwo, to nie przypadek, że właśnie w tym budynku ta biblioteka będzie się mieściła. Ze 120 metrów kwadratowych na ulicy Wojska Polskiego, ze starego budynku, przenosi się ona dzisiaj do tego gmachu naszego miejskiego na powierzchnię ponad 500 metrów kwadratowych. Jest to biblioteka, która swoją misję będzie realizowała z książką do czytelnika. Zapraszam Państwa do naszej biblioteki, na te pomieszczenia wspaniałe, po książkę i z książką. Witam Państwa serdecznie na Polanie Kultury, Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Orzeszu. Jest to miejsce nowe, jest to miejsce wyjątkowe nie tylko na mapie Orzesza, ale również na mapie całego regionu. Mogliśmy powołać je do życia dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa, priorytet drugi, Infrastruktura Bibliotek, edycja 2016-2020 z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu oprócz tej funkcji, do której przywykliście Państwo, czyli oprócz wypożyczania jakże bogatego naszego księgozbioru, nasze centrum pełniło będzie funkcję multimedialną, funkcję nowoczesną. Szczegółów dowiecie się już niebawem. Ja powiem tylko króciutko, iż podzielone jest na 3 strefy. Oddział dla dzieciaczków, oddział dla dorosłych oraz lokalne centrum aktywności. Chcecie obejrzeć? Zapraszam Was na krótki spacer po Polanie. Witam Państwa w strefie Centrum Aktywności Lokalnej. Jest to miejsce spotkań, integracji oraz nauki. Znajdziecie tu Państwo ofertę z zakresu edukacji prozdrowotnej, nauki języków obcych. Dostępna jest również oferta współczesna, czyli audiowizualna, multiteka, teatr, sala kinowa, galeria sztuki oraz sala konferencyjna. Serdecznie Państwa zapraszam. Miłego pobytu. Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Maja Rostkowska, jestem starszym kustoszem Biblioteki Publicznej w Orzeszu. Chciałabym dzisiaj powitać Państwa i pokazać naszą nową wypożyczalnię dla dorosłych w Polanie Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Orzeszu. Niedługo mam nadzieję, że się zobaczymy twarzą w twarz, ale wcześniej chciałabym Państwu zaprezentować nasz nowy, odświeżony, poukładany księgozbiór. To, że się z Państwem nie spotykaliśmy, to nie znaczy, że nie pracowaliśmy, ponieważ księgozbiór uzupełniliśmy o kilkadziesiąt, o ile nie set nowych pozycji, które na Państwa czekają. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i gorąco do Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzeszu. Witam Was serdecznie w naszej bibliotece Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzeszu. Nazywam się Sandra i chciałabym Was oprowadzić po naszym dziale dla dzieci. Wszystkie dzieciaki znajdą tu coś dla siebie, zarówno najmłodsze, dopiero co uczące się czytać szkraby, jak i przedszkolaki, uczniowie, a nawet nastolatki. Chciałabym Wam pokazać tutaj wspaniały kącik dla dzieciaków najmłodszych z piękną kolekcją klocków, wspaniałymi książeczkami, cudownymi zabawkami. Przedstawiam też piękny domek na kółeczkach, w którym każdy rodzic z dzieckiem może sobie przeczytać spokojnie książeczkę. Mamy też do pokazania wspaniałe gry, to już dla starszych użytkowników naszej biblioteki. Gry na PlayStation. W drugiej części naszego działu dla dzieci mamy coś dla miłośników nowych technologii. Chciałabym zaprezentować Wam dywan multimedialny i taką grę interaktywną dla dzieciaków, które znajdą tu zarówno coś do zabawy, jak i do nauki. Polecam serdecznie serce naszej biblioteki, czyli książki. Mamy szeroki wybór lektur, a także książki dla najmłodszych czytelników, jak i dla starszych. Zapraszamy. Jak
Biblioteki. Nazywam się Klaudia Jabłońska. Od ponad roku pracuję w bibliotece. W ramach projektu Polany Kultury nabyliśmy takie oto cudeńka, klocki z multicentrum, dzięki którym możemy prowadzić zajęcia, na których zbudujemy z klocków różne helikoptery czy karuzele, a także możemy zaprogramować za pomocą takich oto urządzeń i możemy wprawić w ruch na przykład śmigła lub samochody. Serdecznie Was zapraszam zaraz po tym, jak skończy się koronawirus, na zajęcia z robotyki i programowania. Tu właśnie układam z klocków helikopter, który można będzie następnie zaprogramować za pomocą takiego tu urządzenia. I dzięki temu będziemy mogli zaprogramować helikopter tak, żeby śmigła się ruszały. Polana Kultury, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzeszu. Zapraszamy! Pani Asiu, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy rozmawiać w miejscu, którego kiedyś nie było, a o którym tylko marzyliśmy. I chyba nawet jak wymyśliła Pani tę nazwę Polana Kultury, jako nazwę najpierw projektu, a potem w ogóle instytucji kultury, jaką jest Dom Kultury, wszystko co towarzyszy naszemu Domowi Kultury, nie myśleliśmy o tym, że to będzie właśnie tu, w tych pomieszczeniach w ratuszu, nie na tym malutkim skrawku budynku 120 metrów kwadratowych, tylko tu, w tych wielkich przestrzeniach, które mają prawie 500 metrów kwadratowych. Ta Pani idea o tym, żeby w Orzeszu powstała jeszcze jedna polana, która kojarzy się i nam, ale ma się wszystkim też kojarzyć z Mazurami, z tym, że polana jest w lesie, ale też polana to jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą, siadają czasami przy ognisku, gdzie opowiadają o ważnych rzeczach dla siebie, gdzie potrafią się zaprzyjaźnić, a czasami nawet sobie coś wybaczyć i tworzy się nowa więź, nowe myśli i też myślę, że na polanie rodzi się tworzenie czegoś nowego. Takie miejsce mamy w Orzeszu. Takie miejsce jest w ratuszu. A Pani jest liderką tego miejsca i Pani to miejsce stworzyła. Nawet jeżeli ktoś podkradnie nam czasami tą naszą nazwę, Polana Kultura, i się spotkałem z taką sytuacją, to Pani jest autorką tego sloganu reklamowego i tego miejsca, które tutaj powstało. Dziękuję Pani Burmistrzu za te słowa. Dodam tylko, że polana jeszcze w gęstwinie lasu, w tej gęstwinie różnych problemów, różnych rzeczy ciemnych, polana jest miejscem jasnym. Mamy nadzieję, że będzie tutaj docierało słoneczko, że będzie docierała tylko i wyłącznie dobra energia dla wszystkich mieszkańców naszych. No i ta idea, którą Pani też tutaj wkłada, jakby nowe otwarcie, to w ogóle nowa formuła biblioteki, jaką jest Polana Kultury, to nie tylko będziemy przychodzili na tę polanę po książkę, ale właśnie Pani pracownicy, z tą książką chcecie wychodzić do. Czyli jak główne przesłanie to książka do czytelnika. Czasami nie trzeba będzie tu wcale przychodzić, żeby dostać książkę. Książka przyjdzie do tego, który ją będzie chciał i który będzie umiał ją tutaj zamówić. Biblioteka integrująca. No właśnie, biblioteka integrująca. A muszę Pani zdradzić, że mam taki nowy pomysł, o którym trochę już tutaj zaczynam mówić, ale bazą jest właśnie Polana Kultury, ta zieleń, to miejsce spotkań i na tym, na bazie
głosów naszych mieszkańców, którzy mówią: stwórzmy z Orzysza zielone miasto, miasto drzew, miasto alejek, miasto takich miejsc spacerowych, i uruchamiamy, a Polana jest jakby początkiem tego myślenia, Polana Kultury jest początkiem tego myślenia, Orzysz, miasto zielonych projektów. Wy już jesteście miejscem zielonego projektu, bo na ścianach są dekoracje, które prezentują właśnie drzewa, Dom Kultury, gdzie budynki są, mają, noszą nazwy drzew, są też wymalowane w tendencji tych drzew. Także bardzo dziękuję za ten pomysł, który Pani podsunęła. On się zaczyna rozszerzać. A ja Panie Burmistrzu dziękuję bardzo za ogromne zaufanie, że pozwolił nam Pan realizować te inicjatywy bez mrugnięcia okiem. Bardzo to doceniamy, bardzo dziękujemy i myślę, że się odwdzięczymy. Stawiam na aktywnych. Polana Kultury, zapraszamy. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie Wasza pomoc, gdyby nie Wasz współudział. Z tego też miejsca chcemy najserdeczniej podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania Polany Kultury. Wielkie podziękowania w kierunku ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Piotra Glińskiego. Dziękujemy dyrektorowi Instytutu Książki, panu Dariuszowi Jaworskiemu oraz pani Annie Zagórskiej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie była cały czas z nami, za co dziękujemy panu dyrektorowi Andrzejowi Marcinkiewiczowi. Dziękujemy posłowi Wojciechowi Kossakowskiemu za zaangażowanie, zainteresowanie i wspieranie inicjatywy. Serdecznie dziękujemy naszemu burmistrzowi, panu Zbigniewowi Włodkowskiemu, za partnerstwo, za to, że jest współkreatorem tej misji i tej wizji. Dziękujemy Radzie Miejskiej w Orzeszu z przewodniczącą panią Anną Pilarczyk za pozytywne opiniowanie statutu instytucji oraz kierunku jej rozwoju. Nie przebrnęlibyśmy procedury zamówień publicznych, gdyby nie wielka pomoc Wydziału Pozyskiwania Funduszy z panią naczelnik Ulomyką na czele, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też wykonawcom za to, że ta biblioteka tak pięknie wygląda, jest doposażona odpowiednio. Dziękujemy firmie budowlanej Azbud z panem Danielem Przestrzelskim na czele. Dziękujemy firmie, która dostarczyła nam meble, która te meble zamontowała. Jest to ABEA z panem Robertem Pierzyckim na czele. I dziękujemy firmie 13P, która doposażyła nas w sprzęt elektroniczny i audiowizualny. Dziękujemy panu Grzegorzowi Kociumbasowi. Dzięki. Dziękujemy. Polana Kultury, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzeszu. Zapraszamy.